O, zobaczcie, co jest po prawej stronie. Albo mi się przewidziało, albo to jest to, o co mi chodziło, czyli Flinks. Zobaczcie, są nawet dwa. Cześć, witajcie z tej strony Mangetsu. Witam was w następnym odcinku Summonera. Tutaj przeresetowałem sobie właściwie świat, w sensie wyszedłem i wszedłem z powrotem do gry. No i zaczynamy. Tak jak mówiłem, dalej szukam tych Flinksów i już widziałem tam Wikinga. Teraz mam w pobliżu dwóch przeciwników, warto też czasami patrzeć, co ten radar nam tutaj pokazuje. Niektóre rzeczy pomijam, jeśli chodzi o takie na przykład jak ołów tam w pobliżu mojej bazy, bo jeśli tam po prostu mam bazę, to raczej nie będzie problemu nigdy z powrotem i wzięciem tego. Za to po prostu czas odcinkowy nas ściga i bardzo fajnie, wreszcie mamy jakiś wagonik, bo już po prostu nie wierzyłem, że tutaj coś może takiego być. Jakaś otwarta przestrzeń, jakieś skrzynki, a zawsze jak jest wagonik, to coś ciekawego się znajdzie jednak. No, z dużym prawdopodobieństwem. O, na przykład Life Crystal. O to chodziło. Dziękuję bardzo, Life Crystal jest. Jeszcze nie widziałem, jak odebraliście serię, ponieważ nagrywam drugi odcinek z rzędu. Mam nadzieję, że ilość cięć i sposób prowadzenia wam nie przeszkadzały. Zgaduję, że pisaliście mi jeszcze porady. Mam nadzieję, że się cieszycie, tak jak ja. No i, że to będzie dla was przyjemna seria. Dobra, no to jak tutaj już trochę polałem wodę, widzę, że tam jest Rubin, to Rubin w sumie chyba mogę tylko wykorzystać do przywoływaczki King Slime'a. Tutaj slime jest w podłodze, może być. Widzę dużo tungstenu tak w ogóle i tungsten może mi dość sporo ułatwić i jest złoto na tym świecie. Wiecie co, może sobie jeszcze tutaj przejadę do końca. No tak, pomijam te rudy, bo tak jak mówię, mogę je bardzo szybko zebrać i jest domek. Jest domek od razu i chciałbym właśnie się skupić na eksploracji dalszych części. Bo co za problem po prostu tu przejść z powrotem. No i Mace Windu się pojawił. Jedyne, z czego się cieszę, to z tego, że właśnie mam tutaj recall potki i tego typu rzeczy, bo tego bym jeszcze potrzebował trochę. No nie mam w końcu lusterka, a recall potki też szybciej cofają. No jeju, z tym światłem troszkę naknocony, jak tak pochodniem się bawię. Dobra, przejdźmy się może jeszcze tutaj kawałek, zobaczmy, co tu jest. No i fajnie, bo już dwa Life Krystale udało mi się zdobyć, a czasami bywało tak, że w ogóle Life Krystale się nie pojawiały i to już jest wtedy sytuacja trochę patowa. Śmiejcie się, w tej wersji, czy tam w 1.4 już zbuffowano, że tak powiem, czy zwiększono liczbę występowanych, o jejku, robaczek, nie lubię takich sytuacji. Zwiększono występowanie Life Krystali, ale i tak zdarzają się sytuacje, że ich w ogóle nie ma. Ja nie wiem, chyba muszą totalnie co drugi krok dodać, żeby ludzie nie narzekali odnośnie respienia się tych Life Krystali. No kurczę, ten Giant Worm. Ale wiecie co, myślę, że powinienem wrócić bardziej do części tutaj mroźnych, bo głównie na nich mi zależało, tłumaczyłem już dlaczego, więc idziemy od razu, nie ma co tutaj się zatrzymywać. Oj, ale poleciałem. Właściwie przejechałem na tyle daleko, że tutaj jest ten biom zwykły, a mi właśnie na tym nie do końca zależy. O, i tutaj na przykład bym się wybrał. Jest dużo topazu, to już wcześniej widziałem. No, topaz, raczej huku z topazu nie planowałbym robić, chyba że nie miałbym wyboru i nie byłoby niczego innego, no to wtedy tak, logiczne. Natomiast raczej, jeśli bym jakiś huk już robił, to raczej z innych kryształków, bo raczej nie będę ich do niczego innego wykorzystywać. Cieszy mnie ta ilość tungstenu, bo to oznacza, że będziemy mieli dość fajną zbroję już na początek. Tylko właśnie, tak jak może wspominałem, może nie, jest już jakaś zbroja na Summonera na początek w biomie zimowym i chciałbym ją zobaczyć. Dlatego nie wiem, czy mam zbierać od razu, że tak powiem, inne rudy i tak lecieć pod tę obronę, czy może pod funkcjonalność tej nowej zbroi na Summonera. No wiadomo, że tungsten i tak dalej jest bardziej pewne. Wiecie co, tu już bym zbierał te rudy. To już jest jednak trochę w oddaleniu i mógłbym tutaj nie wrócić tak prędko. Złoto prawie wyzbierane, tak jak właśnie było planowane. I fajnie, że tu się ciągną, nawet tło się zmieniło na zwykłe cave'y, to są chyba, co? Znaczy, przynajmniej, a nie, to Glowing Mushroom biom przecież jest, to jest muzyka Glowing Mushroom. Czy to oznacza, że tutaj pode mną jest Glowing Mushroom? O, zobaczcie, co jest po prawej stronie. Albo mi się przewidziało, albo to jest to, o co mi chodziło, czyli Flinks. Zobaczcie, są nawet dwa. Chodźmy po nie, czym prędzej, właśnie na nich mi zależało. Tylko jest też dużo slasha, więc uważajmy, żeby nas nie przyczesnęło za bardzo. Zrespmy już ptaka i niech już tam coś bije. Natomiast muszę wam powiedzieć, że wreszcie spotkaliśmy, o to chodziło. Są też slimy z kolcami, niestety zabijanie tego będzie trochę toporne. Mogę jakoś zablokować sobie te flinksy, tylko to są takie nosacze, jak widzicie, turlające się. Tylko musiałbym poczekać, aż tu przyjdą.
Aj, no właśnie muszą przyjść i tutaj być. To może ptaka na razie zatrzymam. O, coś takiego możemy zrobić. Nie, nie, nie wyłaźcie, panowie. Dobra, chyba są zablokowani. Możemy ich chyba jeszcze bardziej zablokować, jeśli się postaramy. No troszkę to jednak jeszcze wymaga tutaj obudowania i wtedy byśmy bardzo fajnie, no w sumie już wystarczy. Widzicie, otrzymuję obrażenia. Troszkę to potrwa, bo bijemy po jeden, mogę też przyzywać czasami parokrotnie. Aczkolwiek większych efektów to, że tak powiem, nie daje. Ja już jestem zadowolony z tego, że bije im po jeden i tak szybko przynajmniej, więc troszkę to potrwa, ale zobaczymy, jaki będzie ten nowy drop. A tam jest Biomglowing Mushroom i on mnie cieszy z tego względu, że jak jest Biomglowing Mushroom, to zazwyczaj jest dużo skrzynek, dużo life krystali, no i po prostu bardzo jednak to ułatwia tutaj sprawę. Tutaj może zaklinuję temu Stajmowi, żeby nie mógł się przedostać, no i zobaczymy, co tam będzie, jeśli chodzi o ten drop. Bo by mnie to ciekawiło. O, troszkę się wyrwali, że tak powiem. Wracajcie tutaj, panowie. Zakleję ich jeszcze bardziej. No niestety mana mi zeszła troszkę. Dobra, i co, giniecie? Jeszcze tylko trochę. Jeszcze trochę. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. I uwaga, dostałem faktycznie futro Flinksa. I to jest nowy materiał do rzeczy na Summonera. I to będziemy musieli farmić, nie wiem dokładnie jakiej ilości, ale pewnie coś koło 10, 15, żeby zrobić wszystkie rzeczy. Plus jeszcze jakieś inne tam. O, widzę, że jest skrzynka, bardzo fajnie. Milutko, że tak blisko. Chciałbym Hermeski, chciałbym może Cloudina Battle. Lusterkiem też bym, myślę, nie pogardził. Band of Regeneration też jak najbardziej spoko na początek. Jakby czasami się docenia podczas walk te regeneracje. A skrzynkę może wezmę. Myślę, że będzie git. No i oczywiście zakładamy. Mógłby być troszkę lepszy prefix. Dobra, lecimy dalej. Statuetek nie biorę. I tu jest Biomglowing Mushroom. Tutaj bym liczył na dużą ilość life krystali. Jest już pierwszy life krystal. Wyhaczyłem go tam. Miło, że nawet batem się tutaj w miarę szybko mój ptaszek zajął. Czy... O, kolejny Flinks. Super, life krystala sobie łypię tutaj, sobie łyknąłem, no i możemy go zablokować i go bijemy. Siebie też zablokuję dla pewności, może tak, o, żeby nie było sytuacji, że po prostu też zginę, bo by mi było żal, jak już wreszcie się pojawiają. Może one po prostu się na konkretnym poziomie respią i dopiero tutaj mogą, ale z drugiej strony nigdzie tutaj nie pokazuje biomu śnieżnego, co ciekawe, tylko biom Glowing Mushroom tutaj już jest zwykły. Za pomocą takiego klinowania naprawdę możemy tutaj zrobić wiele. Jak widzicie, bijemy po jeden i to będzie dla każdego przeciwnika damage i wyleciały nam tym razem dwa futra. Musiałbym się dowiedzieć, ile dokładnie ich potrzebujemy, żeby wiedzieć, ile ich zbierać, ale myślę, że nawet jeśli będziemy wiedzieć, to raczej nie będę miał większego wpływu na to. Jest jakaś tarcza. Dobra, lecę, lecę, lecę. Skrzynka widzę, że jest. Troszkę poszarżowałem, ale myślę, że sobie poradzę. Dobra, jest tutaj parę użytecznych nawet rzeczy, chociaż mikstura nie taka użyteczna. I jest kolejny life krystal. Myślę, że mogę go zjeść. Lecimy dalej. No a co do tych rzeczy, to fajnie, że jest mikstura na 5 na 5 mikstur na 100 HP. Troszkę pokićkałem kolejność. 100 mikstur na 5 HP. Dobra, lecimy zobaczyć, co tutaj jest. Widzę dużo... Czy to jest złoto? To jest ołów. Nie wiem, przy tym oświetleniu czasami nie wszystko widać i tak niestety dałem się nabrać. Dobra, to myślę, że możemy spadać dosłownie i idziemy teraz w drugą stronę. Tam było paru przeciwników, ale myślę, że sobie z nimi poradzę, jeśli odpowiednio przeskoczę teraz, a nawet jeśli to mam dość blisko spawna. Troszkę szkoda mi będzie kasy, więc będę musiał ją odkładać, albo wiecie co, przejdę się tutaj górą bardziej. Zrobię sobie taką platformę, co mi szkodzi. Może jeszcze jakiś Flinks się pojawi na niej, bo przecież jest z lodu, tam ze śniegu. A tutaj też ich dużo w sumie, o kurde, ile... Ptaka pomyliłem z batem przez chwilę. No podobne są kolorystycznie. Z tym, że mój ptak się niestety nie świeci. Jakkolwiek to brzmi. W każdym razie, a dobra, przeskoczę sobie, już chyba dam radę. O, jestem. Zobaczmy jeszcze, co jest niżej, bo albo mi się wydawało, albo przez chwilę widziałem domek. To nie jest może domek, ale widzę statuę gwiazdki. Czy będę gwiazdek manę potrzebował, w sensie statuły? Chyba nie. Nie widzę większego sensu, żeby brać. Zawsze możemy wziąć przecież płotki, jakieś statuły, statua to tam łe, ale jest skrzynka.
Lucky Horseshoe, tak jak mówili, od teraz występuje w cave'ach, więc widzimy jedną właśnie ze zmian w tym update'cie, czyli że Lucky Horseshoe już nie występuje na latających wyspach, ale właśnie w cave'ach, normalnie w złotej skrzynce. Bardzo fajnie, że udało mi się to wychwycić. No a jeśli by was ciekawiło, o ile nie oglądaliście innych moich filmów, no to od teraz skrzydła przedhardmode'owe występują na latających wyspach zamiast tej podkowy. Tak to rozwiązali, w każdym razie już się nie będę tłukł, jeśli chodzi o obrażenia od upadku. O to możecie być spokojni. Tylko wiecie co, nie chciałbym tutaj za bardzo schodzić w te tereny, ponieważ ja bardziej chciałbym wrócić do śnieżnego biomu. Przekopałem się, bo jeszcze miałem nadzieję, że to się dalej ciągnie, ale widzę, że nie. To myślę, że to jest dobry moment, żeby z tego zrezygnować. Mamy też prawie 6% bestiariusza. Pamiętajmy, że przy 10 możemy już właściwie mieć panią zoolog, jak i mieć odblokowany u niej beach. Wcześniej to było 15%, sobie zajrzałem w changelog, przy 10 już można skórzany beach kupić i na pewno by fajnie się łączył z naszymi minionami, także kampimy się na to, a tu myślę, że zejdziemy w dół, ewentualnie jakby było gorąco, to się po prostu tepnę tam do mnie gdzieś, bo w sumie mam też dużo kasy, nie chciałbym tego stracić, a będzie od razu na beach. No dobra, no to niech będzie. Może zróbmy sobie to jeszcze. Ale mi spadło to kowadło. Niestety nie mam miejsca w eku. No właśnie to chciałem teraz rozwiązać. Kwestię problemów z ekwipunkiem. I nie musiałem rozkopywać nawet bloków, bo mogłem po prostu je podmienić. No ale trudno, zdarza się, że tak powiem. Coś mogę zrobić na szybko. Wiecie co, muszę to dźwignąć. Dobra, udało mi się. Żyję. Zróbmy coś takiego tutaj, jakiś taki magazyn na szybko. Chcę sobie, znaczy magazyn, chcę po prostu tu powstawiać skrzynkę i tu będą jakieś skrzynki na przyszłość. Też nie myślcie, że ja tu będę mieszkał całe życie. Chcę tu po prostu coś sobie jeszcze odkładać, na przykład właśnie tutaj monety, bo mi troszkę zalegają rzeczy i wezmę tylko najpotrzebniejsze. Żeby sobie jeszcze zapewnić, że tak powiem, przetrwanie, no tu widzę, że same slajmy. Z kolcami, nie! Wiking! Dobra, udało mi się nieźle uniknąć, to szkoda by było to zmarnować. Okej, udało mi się. Pozbieram te wszystkie tungsteny, które tu były po drodze i pomyślimy o jakiejś zbrojce. Pyk! I patrzcie, jaki przyjaciel nam tu przyszedł. Chodź tu, mordeczko, no chodź, 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 chodź. Ale nie wstydź się. Naprawdę, tu nie ma czego się wstydzić, kolego. No tam problem będzie troszkę, żeby go zablokować. Jakoś może uda mi się go tu zaprosić do mnie. Dobra, myślę, że taka blokada styknie i zabijamy. Mam nadzieję, że tym razem wypadną mi dwa futra, że tak powiem, dlatego, że sprawdziłem sobie i chyba z 6 właśnie tych futer oraz jeszcze z paru tam sztabek złota można zrobić już ten nowy staw i byśmy się nim właśnie zajęli. I uwaga, wypadło mi tylko jedno, więc niestety jeszcze na jedno sobie musimy pokampić, no to ja wracam do kopania. Zebrałem cały tungsten i w sumie jeszcze złoto z okolicy i zauważyłem, bo mi tutaj wróżka przeleciała, że tutaj jest właśnie skrzynka. Dobra, spróbujmy jakoś tutaj liną się dostać, ale nie ukrywam, że kurczę, ten cave jest naprawdę duży tutaj od różnych stron. No i mam nadzieję, że uda się jeszcze tutaj dostać tę ostatnią część w tego Flingsfur, bo jednak kusi mnie ten nowy summon, zobaczyłbym co on dokładnie robi. O, jest ostatni Flings, dobra, najpierw zobaczymy co jest w skrzynce. Łyżwy i to warding, super. Rzeczy, które są na warding na początek są po prostu najbardziej jakby najwyżej tierowane, bo obrona to jest po prostu podstawa. Tylko gdzie ten Flings nagle się rozmył? Tam, puściłem, nie, żeby mnie nie zabił, bo jeśli mnie zabije, to ten właśnie Flings jeszcze sobie zniknie, a ja nie chcę do tego dopuścić. Spróbujmy tu jakoś tego bata złapać. No troszkę tak, taka walka z cieniem, można powiedzieć. Dobra, jakoś tutaj się wykaraskałem. Teraz musimy go zablokować. Jest drugi nawet. Jest drugi, superowo. Spróbujmy, żeby tutaj wlazły. Jakoś nakierować ich. O, właśnie tak. Dziady, chodźcie tu. Dobra, już chyba wykazują chęć padania tutaj, tylko ten mój ptak troszkę utrudnia tę sprawę. Kurde, i poszły gdzieś daleko. No nie mogę. Dwójka sobie idzie, cieszy się. No noski. Dobra, zablokujemy jakoś tutaj. Tutaj chyba będzie łatwiej, mam nadzieję. Może tak na razie. Mogę sobie seal tu użyć. Get przeżytet. Slime zabity. I gdzie ja mam ten slash? Chyba odłożyłem go. Kurczę, no właśnie teraz by się idealnie przydał, żeby obmurować tego dziada jednego. O! Wepchnął go. Dobra, niech ten tu żyje. A gdzie jest ten drugi? Bo jestem bardzo pazerny. Drugi jest na dole. No dobra, zajmijmy się najpierw tym. Spróbuję jakoś się tutaj przekopać. I jest chyba git.
Możemy go tu zablokować. Jest. I możemy czekać. Oj, coś tu nie wchodzi, ten ptak. Dobra, już otrzymuję obrażenia. No to wystarczy, że tutaj przeczekam. Tylko muszę jeszcze odpowiednio stanąć, tak zgaduję. O, i się zaczepił. Dobra, więc już mamy gwarantowane ostatnie futro i w takiej sytuacji po prostu zrobimy sobie tego nowego staffa. A co do tej drugiej rzeczy, bodajże kawałka koszulki czy czegoś tam, płaszcz, nie wiem do końca co to jest, to po prostu chyba potrzebujemy do tego jeszcze silku i znacznie więcej, bo chyba 8 dokładnie sztuk tego futra, więc troszkę jest to jeszcze farmienia. Dobra, już padł i dostałem ostatnie futro potrzebne do staffa, tylko wiecie co, ja bym się jeszcze pokusił o to tam ostatnie na dole. Ja o nie odpuszczę. Szkoda by było odpuścić, jak już znalazłem tego typa. Tylko musimy to jakoś mądrze zrobić, bo tam są jeszcze slajmy z kolcami po prostu i to już jest nieco problematyczne. O, tu jest slash. Czy ja mówiłem silt? To jest slash. Mi cały czas o slash chodziło. Możemy go sobie jakoś tutaj właśnie spróbować opuścić i przyblokować tego jednego flinksa. Chyba tak zrobimy, wiecie? Gdzie on teraz jest, dobra, jest dobrze i zablokowany, super. To spróbujmy teraz. Tak działa? Działa, no to zablokowane. Mogę się teraz jakoś tam wkopać. Tu się obuduje, patrzcie w ogóle jakie tu są taktyki 300 IQ na tym summonerze, żeby tylko coś zyskać. I bardzo się cieszę, ponieważ właśnie dzięki tej serii mogę jakby poznać jeszcze inne spojrzenie na terrarię i uwierzcie mi, jeszcze w połączeniu z nową wersją bawię się jak małe dziecko, kurczę, które poznaje dopiero co terrarię. No naprawdę, już sobie robiłem podobne challenge na przykład z jojo, ale summonerem takim czystym od początku do końca jeszcze nie miałem okazji i jest to, muszę przyznać, niesamowite doświadczenie i tak sobie myślę, że pewne... O, już dostałem futro nawet w ilości 3, super. Myślę, że też niektóre osoby uda mi się zachęcić w ten sposób do summonera i też sobie tam gdzieś równolegle być może ogrywają tę grę. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie właśnie kawałki złota, ale troszkę złota pewnie bym chciał na spelunkery zostawić, więc zrobię tyle, ile tam jest chyba trzeba, dokładnie 10 sztabek. I czy jest ten nowy item, czy nie jestem przy stacyjce? Słuchajcie, jest flink staff. 8 summon damage tylko? Troszkę mało. Liczyłem na to, że będzie miał troszkę więcej, zwłaszcza, że tutaj złoto w grę weszło, że tak powiem, ale to jest taki jakiś nowy przyzwaniec i to jest ten flinks cały, tylko taki bardziej w wersji różowej, coś takiego, aż kusi, żeby więcej tego zdobyć. Więc zostało mi 3 i chyba 8 jeszcze potrzebuję na ten kołd cały, plus oczywiście złoto. To też bym zdobył, ale nie wiem czy mi się uda. O kurczę, nawet sporo bije, zobaczcie, jak szybko tego bata skroiłem. Ej, on jest mega mocny, mimo że jego damage tutaj na papierze nie wygląda, że tak powiem, zbyt atrakcyjnie, to on bije bardzo szybko. I znowu skeleton merchant, mówię, że znowu, bo już go widziałem i raczej niczym bym tam nie był zainteresowany. Widzę, że tutaj swój do swego ciągnie, bo wiking nawet nie zadaje obrażeń temu szkieletowi. Ale nie no, ta broń jest naprawdę fajna. Ten flink staff. Superowe. To wiecie co, rozejrzałbym się jeszcze tutaj gdzieś po okolicy za innymi flinksami. Mam nosacza własnego. O, jest kolejny. I widzę, że już teraz idzie troszkę łatwiej, bo nie musimy specjalnie nakierowywać ptaka, jakoś blokować tych flinksów, żeby zadawać obrażenia, więc jest o wiele bardziej to wygodne, czy o wiele wygodniejsze, bo muszę przyznać, że męczyłem się trochę. I wiecie co, wróciłbym się jeszcze po zbrojkę, być może bym zrobił z tungstenu, ale bez napierśnika, bo chyba napierśnik, bo to będzie chyba ten nowy płaszcz. Nie jestem do końca pewien. Zobaczymy ile nam wyleci, bo widziałem, że może nawet w ilości 3 wylecieć. 2 wyleciały, czyli potrzebujemy jeszcze 3. Mam nadzieję, że się poszczęści i że po prostu dokończymy to, bo po prostu ja bym wtedy mógł sobie nawet wyjść z tego biomu i poraszować na dżunglę. I jeśli chodzi o kwestię samonów, to byłaby ona załatwiona, bo tak następna w kolejce to w sumie byłaby żabcia, ale być może dzięki temu samonowi nie byłaby w ogóle potrzebna. Dobra, pójdźmy sobie w tę stronę i być może się jeszcze jacyś przeciwnicy napatoczą. Jest Life Crystal, tylko tym razem będę miał 200 HP, więc jeszcze sobie przystanę, przycupnę. Aha, to jest mój. Już myślałem, że Flinks kolejny. Teraz jak będę widzieć te Flinksy, to będę się mega cieszyć. Kolejny. Udało się, czyli udało się, to znaczy po prostu się zrespił. Czyli po prostu wystarczy, żebym tu gdzieś sobie chodził tam i z powrotem i prędzej czy później uda mi się na niego natrafić. Bardzo fajnie. Proszę, niech wyleci 3. Ja już teraz nie odpuszczę. Zrobię do końca. Ten secior, ja muszę mieć ten secior. Nowy secior.
czy tam, nie wiem, element zbroi przynajmniej. Zawsze coś. Jeśli da coś na Summonera, to ja już będę w siódmym niebie. Ile wyleciało? 3, dokładnie 3. Bo jest bodajże 8 potrzebne. Dobra, biorę to. Uwaga, my wracamy teraz do bazy. Oj, postawiłem przez przypadek pajęczynę. No i zobaczmy, jak to się tam ma. Proszę bardzo, jeszcze chwilka. Nie chciałem używać recall podka, bo nie mam ich super dużo jakoś na ten moment, nie wiem w sumie czemu. Oj, wskoczmy sobie i uwaga, jestem w bazie. Potrzebujemy do tego bodajże właśnie tego silku, o którym mówiłem. I silk jest tutaj. Jeden tylko mam, aha, jeszcze mam pajęczyny, to super. Z pajęczyn wszystkie przerabiamy od razu. Nie ma co, 15, 16, jeśli chodzi o silk, to chyba jest dobrze. Za to brakuje mi trochę złota. Nie wiem, jak ze złotem siedzę. Tutaj troszkę mam tego złota. No i ze złotem mogę troszkę zalegać, boję się. Ale spróbujemy, być może... Jest! Jest! Flings for Code. I zwiększa nam minion damage o 5%. I uwaga, zwiększa maksymalną liczbę minionów o 1. Super! Czyli teraz będziemy mogli mieć 2 Flings. Jest to niesamowicie fajny start na Summonera. A pozostałe części, czy robić? Znaczy tutaj chyba właśnie już Summoner nie ma jakby całej zbroi z tego. Więc mogę sobie zrobić, dajmy na to, portki, igłówkę i miałbym jakiś fajny, porządny tutaj secior na niego i dodatkowo mogę sobie zrobić na przykład jeszcze kilof, a chyba mi na kilof akurat nie starczy. Jej, jak one klepią! Super, wreszcie coś robię. Nawet nie macie pojęcia, jak się cieszę, że tak fajnie wystartowaliśmy, choć się zapowiadało bardzo czarno i mroczno. Chyba jeszcze potrzebuję paru kawałków tego tungstenu, ale generalnie to czy przebywać dalej na tym biomie? Mam niby bazę wypadową zrobioną, tylko żebym nie potrzebował żadnych rzeczy na Summonera stąd, bo już wszystkie mam, ale ta szata to wygląda kozacko. Wow. Super to jest. Tak to bym się wybrał bardziej właśnie pod dżunglę już, żeby zdobyć beach, właśnie ten dżunglowy. I tak to bym tutaj za bardzo niczego nie potrzebował. Oczywiście są jeszcze jakieś itemki, które mógłbym zdobyć, jakieś skrzynki i tak dalej. Więc w sumie to... O, jest złoto nawet. To może zrobię sobie jeszcze kilof, żeby szybciej kopać. Bo co jak co, ale przekopywanie się tym kilofem to jest mordęga. Pełnego setu, nie wiem czy będę robił pełny set. Chociaż może by wypadało nawet. Kto wie? O nie, 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 mordeczka jest. Może uda mi się przeżyć? Nie, przyblokowałem się. Myślę, że będziemy już kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał i moi drodzy, powiedzcie mi, czy chcielibyście, żebyśmy jeszcze zwiedzili tych cave'ów, pozbierali tutaj, konkretnie w tym miejscu, przy bazie wypadowej, Life Krystale i tak dalej, czy może lepiej by było, gdybyśmy już poraszowali bardziej na dżunglę i tam zrobili sobie bazę wypadową. Widzę, że ten duch mnie prześladuje, tak we mnie wleciał. Mogę się jeszcze tutaj tak kawałeczek dosłownie przejść, zobaczyć co jest, ale też nie za dużo, bo nie chcę, żeby odcinki były nie wiadomo jak długie. Niemniej jednak naprawdę ucieszył mnie ten odcinek, bo udało mi się zrobić jakieś nowe itemy z nowej wersji i to nie takie słabe, bo kurczę, jeden minion więcej. O, jest Life Krystal kolejny, super. To od razu zasysam gościa. Proszę, chodź tu do mnie. No, dziękuję. Dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja tutaj was żegnam z nowymi minionkami. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia i pa pa.